wystawę przygotowaną tutaj w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, wystawę przygotowaną przez KBP właśnie i Koszalińskie Towarzystwo Fotograficzne. Tytuł wystawy „Cztery pory roku”. Dodam, że wartością dodatkową dzisiejszego spotkania będzie właśnie nasze spotkanie z poezją i z panią Lidią Nowosą, z czego też bardzo się cieszymy. Bardzo dziękuję miłośnikom fotografii, którzy tutaj stoją bez jednego dżentelmena. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. W związku z tym, że jestem gospodarzem tutaj tego miejsca Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, to oczywiście muszę Państwa zachęcić do korzystania także z naszych bogatych zbiorów książkowych i mnóstwa świeżej prasy. Ja Państwu życzę bardzo miłych wrażeń, rzeczowych rozmów. Mam nadzieję, że także podejdziecie krytycznie do prac, bo artyści oczekują przecież także na was, na waszą krytykę. Nie wiem, czy krytykanstwo, ale na krytykę nie, no, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Życzę przede wszystkim Państwu miłej zabawy. Przypomnę tylko, że wystawa potrwa do 29 marca, gdyby ktoś chciał sobie utrwalić. Podpatrzone emocje zapisują, cyfrowo rejestrują zdarzenia, zaistniałe fakty. Z aparatem w ręku, przy oku, obserwują ludzi i przestrzeń dookoła. Przybliżają istoty z daleka, których dostrzec oko nie zdoła. Czekają na mrozie i w deszczu, na zdarzeń przebieg i finał. Nie rezygnują z niewygód, by człowiek zdjęcie otrzymał. Pasjonaci obrazów na kliszy, reporterzy zjawisk i czynów. Dzisiaj ich zdjęcia możecie oglądać. Każdy z Was zaproszenie otrzymał. No, moją pasją, jak widać, jest fotografia. Tak naprawdę z racji takiej, że zajmuje to trochę czasu, to chyba jedyna pasja tak naprawdę, której się w pełni oddaje. Dobra forma spędzania wolnego czasu, świetny sposób na poznawanie ludzi, miejsc, na podróżowanie. I to wcale nie oznacza bardzo daleko. Bardzo często dobre zdjęcia, fajne miejsca znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od Koszalina. I większość zdjęć, które robimy, tak naprawdę robimy naokoło tutaj, w naszej miejscowości. Moje prace przedstawiają wiosnę i lato. Są to właśnie zbliżenia makro, o których była mowa. To po prostu są zdjęcia uchwycone, kolory wiosny i lata. Po prostu uważam, że świat jest piękny i który nas otacza. Po prostu staram się uchwycić to swoim aparatem. Na dzisiejszej wystawie przedstawiam 2 zimy oraz 4 jesienie. Zimy są to nadmorskie klimaty, statki nad morzem oczywiście, oraz jesień, wrzosy, efekt halo i pajęczynka. Jak się podoba na dzisiejszej wystawie? Jak zwykle bardzo. Zdjęcia są zawsze fajne, zawsze do czegoś inspirują, bo też robię zdjęcia od czasu do czasu. Nawet należałam do tej grupy fotograficznej przez jakiś czas, także zawsze z miłą chęcią oglądam. A które zdjęcie przykuło najbardziej Pani uwagę? Bardzo mi się te redliny podobały z liśćmi, takie dobrze poukładane. W każdym zdjęciu by się znalazło coś, co jest interesujące. Kompozycja zawsze jest bardzo istotna i od szczegółu do ogółu. I kasztan też przyciąga wzrok. Wszystko jest ładne. Czyli zdjęcia wręcz światowej klasy. Myślę, że tak. Nie ma się czego powstydzić. Myślę, że można to wysyłać na konkursy w całym świecie i będą nagrody. Są naprawdę wspaniałe. Pokazują bardzo ładnie 4 pory roku, tak jak tytuł wystawy. A które zdjęcie najbardziej przykuło Pani uwagę? Myślę, że seria tutaj jesienno-zimowa Pani Ewy Maliszewskiej, gdyż no, są one naprawdę ciekawe. A która pora roku do Pani najbardziej pasuje? Myślę, że taka, jaka jest teraz, przedwiośnie. Takie niby zima, niby wiosna. Myślę, że to jest moja pora roku. I zdjęcia właśnie z tego okresu najbardziej Pani przypadły do gustu? Tak myślę. Piękne zdjęcia, wspaniałe, tak jak sama nazwa wystawy, 4 pory roku, więc z każdej pory są naprawdę wspaniałe prace tutaj przedstawione. Naprawdę cudo. A które zdjęcia najbardziej przykuły Pana uwagę? Myślę, że tak jak dyrektor tutaj biblioteki się powiedział, jemu spodobało się to zdjęcie właśnie przy wejściu samym z bocianem, tak mi również, aczkolwiek te zdjęcia z górami też robią na mnie wielkie wrażenie, ponieważ ja bardzo lubię góry i to też jakby są bardzo blisko mnie te zdjęcia. A czy tego typu wystawy są potrzebne dla nas, dla społeczeństwa? Oczywiście, że są potrzebne. Tak samo jak wieczory z poezją, jak spotkania, inne spotkania kulturalne są jak najbardziej potrzebne. To po pierwsze, żeby pokazywały tych artystów, którzy robią te zdjęcia. No i po drugie, żebyśmy my tutaj przeżywali to, co oni włożyli w te prace. Bardzo się podoba, jest bardzo rocznie, tak, zmieniający się kalejdoskop, zmieniający się porę roku, bardzo mi się podoba, jestem pod ogromnym wrażeniem. A która praca przykuła największą Pani uwagę? No, moje serce absolutnie należy do Huberta Wyszyńskiego. Czy takie wystawy są potrzebne? Myślę, że tak. Przede wszystkim, przynajmniej u mnie, rozbudzają moją ciekawość. Ja chętnie uczestniczę w takich wydarzeniach. Niewątpliwie znika pomału granica pomiędzy fotografią profesjonalną a amatorską. Jeśli chodzi o stronę techniczną, ewidentnie to już jest w ogóle bez różnicy. To jest widać na tej wystawie. Oczywiście, jeśli chodzi już o tematy, o ujęcie tych tematów, no to jest różnie. Każdą fotografię można by oglądać na 1000 sposobów, ale jest jedna, która mnie urzeka. To jest takie porównanie dwóch światów, to jest bocian, czyli świat taki tradycyjny, i wiatrak, ten energetyczny wiatrak, który stoi w tle, jakby w opozycji do tej natury. Trochę cywilizacja przeciwko naturze. Mam nadzieję, że kiedyś w symbiozie. Czy takie wystawy są potrzebne? Oczywiście one mają wiele znaczeń, dlatego że pierwsze znaczenie to jest takie, że jeśli ci amatorzy, którzy stają się profesjonalistami, mają wyjść w świat i mają pokazać i dać się zweryfikować, to muszą mieć takie wystawy. Jeśli ci, którzy są zainteresowani, chcieliby ich pokrytykować, powiedzieć nie, to jest nie tak, to jest w ogóle fatalnie albo jest świetnie, nie? To muszą mieć okazję. To tylko takie wystawy.